z różnych przyczyn znaleźli się na życiowym aucie. Ludzi długotrwale bezrobotnych, ludzi, którzy znaleźli się w obszarze wykluczenia społecznego, swoich najbliższych. Czasami zarabiać uczciwie, legalnie na twórczego działania na przyszłość. To jest rozwój, gdzie ludziom pracującym legalnie, w porządkowanym życiu społecznym i zawodowym. Szczytem marzeń, a więc ludzie, to dzięki takim ludziom, którzy instytucji, ale już o pewnym doświadczeniu. Inicjatywa jest bardzo słuszna. Tutaj właśnie mamy dobre podwaliny, które właśnie też nam stworzyło stowarzyszenie. Dziękuję też panie wójcie, że możemy tutaj bazować na tak, już bym powiedziała, większym doświadczeniu, z którego również tutaj możemy skorzystać na pewno wiele rad okaże się bardzo pomocnych. Sala wiejska w Nowych Dworach to jest właśnie ten budynek, który chcielibyśmy zaadaptować właśnie na miejsce tego Centrum Integracji Społecznej. Miałoby tutaj powstać 5 warsztatów, w których uczestniczyłoby od 5 do 8 osób. Łącznie takich podopiecznych chcemy mieć około 30 osób. No i teraz tutaj też dobrze współpracując i z Urzędem Pracy, a także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, musimy sobie doskonale sami niejako dobrać kadrę, która tutaj będzie temu wszystkiemu przewodzić, a także tych samych uczestników, bo jak wiadomo są to osoby naprawdę z najróżniejszymi problemami i takich osób odtrącać nie należy, dlatego też staramy się wyciągnąć do nich rękę i chcemy, aby też oni chcieli coś zrobić dalej ze swoim życiem, a nie tylko tak naprawdę bazować na zasiłkach, które mogą otrzymać czy z Urzędu Pracy, czy też z innych instytucji. Po prostu chcemy, aby ci ludzie wrócili właśnie, tak jak już moi przedmówcy tutaj wspominali, aby wrócili do normalnego życia, mogli normalnie funkcjonować, mogliby się też tutaj nauczyć wielu rzeczy, ponieważ zamierzamy otworzyć tutaj i warsztat gastronomiczny, remontowo-budowlany, krawiecki. Ma być też warsztat opieki nad osobami, które takiej pomocy wymagają, a także ma być też warsztat pielęgnacji zieleni. Pana burmistrza, jak to mówią, capo di tutti tego obszaru. Miło mi bardzo, Porozumienie na rzecz współpracy i rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w mieście gminie Wieleń, zawarte w dniu 17 października 2011 roku. Pierwsze. Porozumienie ma na celu zainicjowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów działających na terenie miasta gminy Wieleń, to jest samorządu, sołectw, organizacji obywatelskich i innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój instytucji ekonomii solidarnej. Drugie. Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem obszarów wykluczenia społecznego w mieście, gminie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych problemów i obszarów wymagających poprawy, a w szczególności rozpoznanie potrzeb i możliwości oraz wytyczenie kierunków działania gospodarki społecznej. Stworzenie systemu wsparcia dla lokalnego modelu gospodarki społecznej poprzez umacnianie działań partnerskich. Pomoc w tworzeniu lokalnych programów na rzecz gospodarki społecznej, m.in. poprzez poszukiwanie możliwości rozwoju i wsparcia ze strony biznesu i temu podobnych. Powoływanie instytucji integracji społecznej i ekonomii solidarnej oraz organizacja różnorodnych form zatrudnienia osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, w tym osób niepełnosprawnych. CIS-CES jest to działanie oddolne. Jako demokrata muszę popierać działanie oddolne. Mam nadzieję, że współpraca między stowarzyszeniem a już samym magistratem Wielenia
i Radą Miejską będą pozytywne, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, że XXI wiek to także wykluczenie społeczne, a jako gmina przeciwko temu wykluczeniu musimy działać. To jest taka przygoda z przedsiębiorczością społeczną. My mamy to doświadczenie dwuletnie. Mamy ważne podmioty ekonomii społecznej, jakim jest właśnie to Centrum Integracji Społecznej, Centrum Ekonomii Społecznej, ale także mamy przedsiębiorstwo społeczne, jakim jest spółdzielnia socjalna. I mamy pewne doświadczenia jakby różnorodne, bo troszkę inaczej to wygląda i inne problemy są w Centrum Integracji Społecznej, inne problemy są w spółdzielni socjalnej. Jakby najmniej problemów, tak by się wydawało, jest z Centrum Ekonomii Społecznej, bo ona ma swoje własne finansowanie unijne. Tym niemniej jest to dosyć skomplikowana problematyka, bo w ogóle praca z ludźmi w tej sferze społecznej i to jeszcze z ludźmi, którzy są długotrwale bezrobotni, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, jest naprawdę trudno i wiem, co mówię, ponieważ poprzez ośrodki pomocy społecznej my się z tymi ludźmi stykamy jakby na co dzień i wiemy, że bardzo trudno jest ich zmotywować do tego, żeby wrócili na ten właściwy rynek pracy, że bardzo często jest tak, I taką dużą grupę ludzi w każdej gminie, bo to nie jest tylko problem jednej gminy, ale to jest problem właściwie całego powiatu, całej Polski. Długotrwale bezrobotnych mamy, którzy korzystają w sposób bierny z ośrodków pomocy społecznej. To nie jest pomoc, która pozwala na jakby takie dobre życie, to jest bardzo często takie jakby egzystowanie na właściwie w ubóstwie, na krawędzi ubóstwa. Oczywiście są tam, ci ludzie dorabiają na czarno i tak dalej, tym niemniej od lat nie mają stałej pracy. To rodzi pewne konsekwencje, ale jakby tak patrzeć na to perspektywicznie, jest to dosyć groźne i myślę, że my samorządowcy się nie możemy z tym godzić i dobrze i robimy i wchodzimy jakby w te aktywne formy przeciwdziałania i wykluczeniu bezrobociu i wykluczeniu społecznym. My jako stowarzyszenie zaangażowaliśmy się, właściwie powstaliśmy na rzecz nowo powstałego Centrum Integracji Społecznej. I praktycznie powstaliśmy z szeregu ludzi, którzy zaangażowali się w tą inicjatywę, czyli w to stowarzyszenie. I jesteśmy ludźmi z takich szerszych kręgów. Ja jestem oczywiście radną. Jest tutaj też w stowarzyszeniu działają ludzie, którzy są z opieki społecznej, są sołtysi zaangażowani w to. I naszym wspólnym celem właściwie jest wyjście z pomocą tym długotrwale wykluczonym i bezrobotnym. Naszym celem była właśnie pomoc tym ludziom w odnalezieniu się w nowej właściwie społeczności, bo dla nich praktycznie te lata bezrobocia i bezczynności są takim marazmem, nie? W tym życiu. Chcemy im pomóc, żeby się umieli znaleźć na nowo, nie? Żeby po prostu poszukać tej ścieżki, która mogłaby ich jakoś zmobilizować do pracy nad sobą i żeby poprzez właściwie pracę w naszym ośrodku szkoleniowym i naukę jednocześnie, nie? Umieli po prostu znaleźć sobie ścieżkę, którą już podążą w dalszym swoim życiu i będą mogli stworzyć dla siebie jakieś stanowisko pracy, bo to właściwie te warsztaty, które będziemy tu chcieli otworzyć, będą kształciły w takich zawodach, które może zmienią ich ukierunkowanie, bo szereg ludzi jest albo bez zawodu, albo po prostu mają taki zawód, który już dzisiaj jest taki jakoś niesprawdzający się na rynku, nie? Także no myślę, że uda nam to się wszystko jakoś przezwyciężyć, te problemy przede wszystkim, nie? Bo wiadomo, że ludzie, ci, którzy pozostają w takim długotrwałym bezrobości, oni przyzwyczaili się do takiego toku życia, nie? I im jest nieraz dobrze. Może nie zdają sobie sprawy do końca, że to właściwie do niczego nie prowadzi, że jest taka patologia w tej rodzinie i że bazują tylko na zasiłkach, na jakichś tam takich celowych pomocach. Krótkotrwałych. Tak, krótkotrwałych. I takie to jest życie z dnia na dzień, nie? Takie właściwie bez żadnej przyszłości. A żeby po prostu znaleźć się w społeczeństwie, no trzeba jakoś równo kroczyć z innymi, nie?
I my chcemy im pomóc, żeby się umieli odnaleźć w tym nowym społeczeństwie, żeby umieli po prostu zapewnić sobie jakiś byt, no i swoim rodzinom, bo szereg rodzin jest naprawdę tak z pokolenia na pokolenie przekazywane te ubóstwo, nie, w szeregu rodzinach. I to, że oni w takim marazmie trwają, to praktycznie jest zakorzenione już zbyt głęboko, nie? No i myślę, że pomożemy tym ludziom wyjść z tego marazmu.